Około godziny 19.40 dyżurny płytkiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym mającym miejsce na trasie Żeliszczewo-Płótki. Motocyklista kierujący motorem Suzuki nie zachował odpowiedniej odległości, uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu. W wyniku tego zderzenia spadł z motocykla naprzeciwległy pas, na którym poruszał się wprost pod nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd marki Volkswagen Touran. W wyniku tego zderzenia motocyklista poniósł na miejscu śmierć. Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Czyli na chwilę obecną nie można mówić o tym, że była to nadmierna prędkość tego motocyklisty lub tych innych uczestników ruchu drogowego? Będziemy wyjaśniali przyczyny tego zdarzenia. Przede wszystkim teraz rozpoczął się sezon letni i na drogach pojawiło się o wiele więcej tych pojazdów niż poza tym okresem letnim. Także tutaj oczywiście trzeba zaapelować do kierowców, aby kiedy wybieramy się w dłuższą drogę, odpoczywali, przyjrzeli dokładnie stan techniczny pojazdów. No i przede wszystkim trzeba zdjąć nogę z gazu, zapinajmy pasy. Oczywiście policjanci prowadzący działania z Wydziału Ruchu Drogowego podejmują różnego rodzaju właśnie akcje typu prędkość, czy alkohol, narkotyki, czy nastawione tutaj na pasy bezpieczeństwa, czyli kontrolę kierujących i właśnie sprawdzamy, czy kierujący i również podróżujący pasażerowie korzystają z tego właśnie obowiązku noszenia, zakładania pasy podczas jazdy, ale policjanci również prowadząca akcję prędkość przede wszystkim skupiają się i te patrole są ustawiane w odcinkach i terenach zabudowanych, gdzie ta prędkość powinna być przez kierującego dostosowana właśnie do znaków, czyli do 50 km na godzinę. I jeżeli tutaj kierujący przekracza o 50 km na godzinę, jest zabierane prawo jazdy przez policjantów. Również jest nałożony wysoki mandat dla tego kierującego. Tutaj trzeba zaapelować do tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli tutaj są, mówimy tutaj o rowerzystach, jak i o pieszych. Oni powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe, kiedy już się poruszają w okresie tutaj nocnym. Powinni takie elementy na sobie mieć, aby ten kierujący pojazdem mógł już z daleka zauważyć taką osobę i odpowiednio adekwatnie zareagować, ominąć taką osobę, która będzie wędrowała, poruszała się po drodze. No i także tutaj powinni też zwrócić uwagę rowerzyści czy piesi na to, że po prostu na drodze oni nie są chronieni przez elementy konstrukcji, tak jak to jest kierujący. Ten kierujący ma pasy, siedzi w aucie, a tutaj jednak ci piesi i kierujący rowerem są narażeni na właśnie bardzo dotkliwe urazy, już kiedy mówimy tutaj o zderzeniu z pojazdem. Także piesi powinni nie wbiegać na pasy, nie przebiegać przez pasy. Uczmy nasze dzieci, aby odpowiednio stanęły, rozejrzały się i dopiero kiedy nie ma żadnego zagrożenia, mogły przez takie pasy przechodzić na drugą stronę. My też powinniśmy ich uczulać i uczyć, że aby nie wychodzić na jezdnię z żadnej przeszkody, jakiegokolwiek drzewa i nie wbiegali wprost pod nadjeżdżający pojazd naprzeciwka. Pamiętajmy, że pojazd w momencie hamowania, jednak ta droga hamowania jest wydłużona.